Witam serdecznie Hubert Konarski, firma Agris. Spotykamy się po troszeczkę dłuższej przerwie. Kolejny raz w sadzie jabłoniowym. Tak naprawdę, dwa, trzy ostatnie tygodnie przyniosły nam nareszcie ustabilizowanie pogody. To, co widzimy na tych drzewach, nareszcie zakończył się wzrost wegetatywny, te przyrosty zakończyły, zakończyły swój wzrost a to obniżyło presję ze strony chorób oraz szkodników, zarówno mszycy, parcha, jak i mączniaka. Jeżeli mówimy o mączniaku, to musimy pamiętać o specyficznym aspekcie, jakim są nowe nasadzenia, które cały czas rosną i tam tą ochronę przeciwko mączniakowi musimy pamiętać, aby kontynuować, żeby nie było uśpionej tej naszej czujności w tych sadach nowo posadzonych, gdzie te przyrosty cały czas rosną. Co około Tydzień, 10 dni powinniśmy wykonywać te zabiegi zwalczające mączniaka, ponieważ jest on bardzo groźny na młodych drzewkach, bo może prowadzić do zahamowania wzrostu, do deformacji przewodników i będzie później negatywnie rzutował na kolejne lata w, w sadzie tych drzew. Jeżeli chodzi o parcha, tutaj ta sytuacja letnia, czyli możemy wydłużać odstępy pomiędzy zabiegami. Myślę, że taki optymalny czas dla pomiędzy zabiegami przeciwko parchowi to około 2 tygodnie. Cały czas sięgamy po kaptan, ewentualnie mankozep. Te dwie substancje obecnie, obecnie mogą nam posłużyć do zwalczania parcha. Jeżeli mówimy o mankozebie, musimy pamiętać, że on ma taką, taki dodatkowy efekt, czyli ogranicza nam przędziorki, które też w wielu sadach w ostatnim czasie pojawiły się. Mianowicie drzewa opryskane mankozebem stają się mało atrakcyjne ze względu na, na ten biało-szary nalot i te przędziorki mniej chętniej takie drzewa zasiedlają. Jeżeli chodzi o zwalczanie szkodników, to to, co zwróciłem uwagę, przędziorki e, czy pordzewiacze, zwłaszcza e, sporty porty Jonagolda, z porty Gali, tam tych pordzewiaczy spotyka się najwięcej. E, również przędziorek, mielowiec. E, jak się jeździ po terenie, można zauważyć pojedyncze sady, pojedyncze kwatery, gdzie drzewa e, zaczęły się przebarwiać na taki brunatno-pomarańczowy kolor. To znak, że tam e, z tymi przędziorkami mamy, e, mamy do czynienia. Myślę, że takim optymalnym w tym momencie wyborem do zwalczania przędziorków jest pyranika, która ma szerokie spektrum działania, jeżeli chodzi o stadia rozwojowe przędziorka. I tutaj możemy skutecznie dzięki tej pyranice walczyć z przędziorkiem. Pamiętajmy, że przy przędziorkach musimy zadbać o dobre pokrycie liści, o większą ilość wody 500 700 litrów wody, nie, nie mniejszej ilości i koniecznie z dodatkiem adjuwantu, to co powtarzamy od samego początku, czyli designer w dawce 200 ml na hektar. Jeżeli chodzi o owocówkę, tutaj jesteśmy pomiędzy tymi dwoma okresami. Zakończyło się pierwsze pokolenie. Myślę, że w wielu sadach ta walka była bardzo skuteczna, bo tych wgryzów jest naprawdę bardzo mało. Na to drugie pokolenie będziemy musieli jeszcze poczekać. Patrząc na to, że tak naprawdę jeszcze żadne motyle nam się z drugiego pokolenia nie odławiają albo są to sporadyczne pierwsze motyle, należy się spodziewać, że te zabiegi zwalczające drugie pokolenie będą wykonywane nie wcześniej, jak myślę, około 10, może 12 sierpnia. Na czym powinniśmy się w tym momencie skupić? To nawożenie do listne I tutaj musimy te nasze sady podzielić, myślę, na przynajmniej dwie grupy, czyli na wielkość owoców na plonowanie drzew. Jesteśmy w kwaterze Ligola. Spotykaliśmy się tu kilkukrotnie po przymrozkach. Pamiętamy, że te straty, te uszkodzenia kwiatów były dosyć duże. Te spadki temperatur były kilkukrotne do minus 4, minus 5 stopni. I widzimy, że w dolnej części drzew tych jabłek jest, jest zdecydowanie mniej niż to, to by, e, niż, niż ta optymalna ilość, ale już od tej wysokości metra, dwudziestu półtora metra tych jabłek jest zadowalająca ilość i to planowanie będzie na całkiem, e, na, całkiem dobrym, e, na całkiem dobrym poziomie. Na co musimy zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku tego ligola, jak i innych odmian wielkowocowych. I ona Goldy, Mutsu, te owoce są już dosyć duże. E, myślę, że bez problemu tutaj większość owoców osiągnęło średnicę 7, e, 7 cm. O, to, o czym musimy pamiętać, cały czas dokarmianie wapniem tych dużych owoców, bo to rozcieńczenie wapnia na pewno będzie bardzo duże i też mała ilość nasion będzie determinowała te e, niedobory wapnia. Co około 7-10 dni cały czas dokarmiamy, dokarmiamy wapniem. W tym momencie myślę, że optymalnym wyborem będzie amikal, czyli nawóz wapniowy, skompleksowany aminokwasami, które też poprawią nam kondycję liści, które miejscami wykazują objawy niedoborów, oraz zawierający mikroelementy cenki, mangan, które będą. E, pozwalały utrzymać zieloną barwę skórki owoców. To, co ma być zielone, będzie zielone e, i ten kontrast jest ważny, bo wtedy ten rumieniec też będzie inaczej się prezentował na tle tej zielonej barwy, e, barwy skórki. E, druga sytuacja, o której mówiłem, czyli o odmiany drobnowocowe. Tamtego wapnia jest potrzebne trochę mniej, e, no bo mniejsza średnica owoców. Ale tam w tym momencie pokazują się niedobory potasu, czyli żółte przebarwienia na liściach. I zwłaszcza na gali, na goldenie, gdzie tych owoców okazuje się, że jest w tym momencie tak naprawdę za dużo. Baliśmy się tego przerzedzania i to przerzedzanie chemiczne było niepełne. Często wręcz tego przerzedzania nie było i teraz w tak naprawdę na 5-6 tygodni przed zbiorem okazuje się, że tych owoców jest za dużo i one tą średnicę mają e, tak naprawdę w tym momencie zbyt małą. Musimy próbować podganiać te owoce. I tym pierwiastkiem, który jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną i wzrost wielkości owoców, wzrost wielkości plonu jest potas. E, I na tych odmianach drobnoowocowych powinniśmy stosować obecnie nawozy e, potasowe, potasowo-fosforowe, takim jak jest folik e, makro-PK. W dawce 4-5 litrów na hektar. Pamiętamy, że te nawozy fosforowo-potasowe musimy stosować zamiennie z nawozami wapniowymi, tak? bo wapnie z fosforem działają antagonistycznie. Byłoby zakłócone pobieranie tych składników, jeżeli byśmy nie zachowywali tych, nie zachowywali tych odstępów. Także Gdzieś te programy nawożenia powinniśmy tak układać, żeby wplatać te zabiegi. Osobiście uważam, że na tych, w tych kwaterach, gdzie to planowanie jest słabsze, czy w tych odmianach wielkoowocowych, unikajmy tego, tego potasu, żebyśmy nie mieli do czynienia zbyt, ze, zbyt dużymi, ze zbyt dużą wielkością owoców. Myślę, że na ten moment to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że spotkamy się jeszcze w, w tym sadzie tuż przed zbiorem, żebyśmy zobaczyli, jak te owoce przed zbiorem wyglądają.